Przez ostatnie 4 miesiące jestem nieustannie w trasie. Spotykam się z dziesiątkami osób. Rozmawiam z nimi na temat ich oczekiwań, nadziei. Proszę Państwa, ludzie doceniają ostatnie 25 lat. Oczekują jednak dalszej nadziei na poprawę. Nadziei, która jest nadzieją realną. I niemal każdy z tych osób, z którymi rozmawiam, patrzy z nadzieją na moje pokolenie i również na mnie. Mówią, bierzcie sprawy w swoje ręce. Słyszę to często podróżując po kraju i to mówią pielęgniarki, mówią lekarze, mówią nauczyciele, mówią drobni przedsiębiorcy. Większość z nich straciła nadzieję, że w Polsce taka dobra zmiana jest możliwa. Wszyscy mają wrażenie, że trwamy od 10 lat w takim jałowym sporze, który żadnej nowej zmiany nie przyniesie. Chcą, żeby nadzieję przywróciło im moje pokolenie, czyli nasze pokolenie. Tak naprawdę ich nadzieją jest taka mądra nowoczesność. I o to właśnie toczy się spór w tych wyborach. Oto jest ta gra. Proszę Państwa, za tydzień wybierzemy pomiędzy światem, w którym z jednej strony mamy wolność i otwartość, a z drugiej strony mamy lęk, podejrzliwość, spisek, między politykami, którzy zachowują się odpowiedzialnie i potrafią ze sobą rozmawiać, a tymi, którzy proponują wyłącznie kłótnie. Między rzetelnymi, policzonymi programami, a księżycowymi obietnicami. Mam apel do wszystkich. Jak ktoś nam obiecuje, zawsze pytajmy, skąd na to pieniądze. Łatwo jest Polakom dużo obiecać, a potem zrzucić na kogoś odpowiedzialność, przez niego się nie udało. Za każdym razem to słyszymy. Obiecuję, a potem się okazuje, że to nie prezydent miał wprowadzać, tylko premier. Nie dajmy sobie wmówić, że żyjemy w przekonaniu, że mamy tylko między sobą wybór między PiS-em a antypisem. To nie jest prawdziwy wybór. Możliwa jest zupełnie inna rama myślenia o Polsce, o przyszłości. Jest nią zapomnienie o tej alternatywie i wybór nowoczesności, a także ważnej obywatelskiej wartości. To jest wybór zupełnie innej opowieści niż ta, która jest nam podawana przez ostatnie 10 lat, czyli sporu między Platformą i PiS-em. Ten spór nadaje się do muzeum. Liczę na Państwa głos w wyborach, bo to za tydzień. To jest bardzo ważny moment w historii Polski. Dziękuję bardzo. No, to takie przemówienie było dzisiaj inne od poprzednich, czyli w moim takim dobrym, starym stylu. O tym, jak ta Polska może wyglądać po wyborach, jakie mamy alternatywy z elementami naszego programu. Pada deszcz, a energia była, jakby był środek lata.